Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie Informacji Dnia. Zapraszam. W tej chwili powinno się rozpoczynać nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Centrum Zdrowia Dziecka. Jutro z kolei tematem ma się zająć Sejmowa Komisja Zdrowia. Do sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka odniósł się dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak mówił, jest to efekt wieloletnich zaniedbań, a także owoc konfliktu, z którym przez wiele lat nie radzili sobie poprzedni ministrowie. Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka naraża tę placówkę na pogłębienie się problemów, stawiając pod znakiem zapytania jej przyszłość. Ocenił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Szef Ministerstwa Zdrowia podkreślał, że żadne dziecko nie zostało poszkodowane, ale zarówno najmłodsi pacjenci oraz ich rodzice nie czuli się w tym czasie bezpiecznie. Podkreślił, że duża część wysiłku, jaką pracownicy resortu w ostatnich dniach poświęcili, była skierowana na zabezpieczenie tych dzieci. I to się udało, akcentował. Ministerstwo Zdrowia cały czas bierze udział w próbach rozwiązania konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka. Między innymi zwróciło się do mediatora. Jest w kontakcie z dyrekcją i ze wszystkimi związkami zawodowymi w centrum, zapewniał Konstanty Radziwiłł. Sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka poświęcone będzie jutrzejsze posiedzenie Komisji Zdrowia. Strajk pielęgniarek i położnych trwa od niemal tygodnia, od 24 maja, kiedy to personel, domagając się podwyżek i zwiększenia obsady kadrowej, zdecydował się na odejście od łóżek małych pacjentów. Negocjacje prowadzone są od tego czasu z krótkimi przerwami. Ostatnia tura została zawieszona wczoraj wieczorem. W Puszczy Białowieskiej rozpoczęły się pierwsze cięcia sanitarne. Ministerstwo Środowiska podkreśla, że człowiek musi pomóc przyrodzie, bo inaczej w puszczy całkowicie wyginą gatunki priorytetowe. Ministerstwo Środowiska rozpoczęło proces naprawczy w puszczy. Ma on zahamować degradację układów przyrodniczych. Warto jednak pamiętać, że Puszcza Białowieska to nie tylko park narodowy, który zajmuje około 10 tysięcy hektarów. Pozostały obszar leśny przekraczający 50 tysięcy hektarów to lasy gospodarcze nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża. To właśnie tu w lasach gospodarczych rozpoczęła się wycinka chorych drzew. W ostatnich latach rządy PO-PSL zaniechały działalności gospodarczej i stabilizującej w Puszczy Białowieskiej. To względy ideologiczne spowodowały masowe zamieranie drzewostanów objętych unijnym programem Natura 2000, podkreśla minister środowiska profesor Jan Szyszko. Spowodowało to dalej zanik siedlisk priorytetowych z punktu widzenia Natury 2000. Grożą nam procesy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W związku z tym, kierując się dobrem polskiej przyrody, dobrem ludzi mieszkających na terenie Puszczy Białowieskiej, broniąc honoru polskiej nauki, rozpoczęliśmy proces naprawczy. Proces naprawczy mający na celu zahamowanie procesu degradacji i zaniku siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej. Z powodu aktywności korników zamarły setki tysięcy drzew. Zatwierdzony przez ministra środowiska aneks do planu urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zakłada pozyskanie do 188 tysięcy metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat. Ale przedsiębiorstwo Lasy Państwowe nie będzie miało pożytku z wycinki, bo zakażone drzewa muszą być wywiezione. Przeciwko wycince w puszczy protestują organizacje ekologiczne, które chcą, aby las pozostawić samemu sobie. Wycinka nie będzie obejmowała Parku Narodowego Białowieża. Ponadto minister środowiska zdecydował, że na terenie obejmującym 1/3 powierzchni nadleśnictw lasów gospodarczych również zrezygnuje z wycinki, aby sprawdzić skutki takiego działania. Jak informuje Radio Maryja, na początku czerwca do Polski na zaproszenie władz przybędą unijni eksperci i przedstawiciele UNESCO, aby rozmawiać o sytuacji w Puszczy Białowieskiej. W tym tygodniu rząd ma przedstawić program Mieszkanie Plus. Ma on zawierać szereg różnych instrumentów wsparcia na rynku mieszkaniowym. Wśród propozycji są tanie mieszkania na wynajem, kasy oszczędnościowo-budowlane, usprawnienie działalności spółdzielni mieszkaniowych. Głównymi odbiorcami programu mają być rodziny o średnich dochodach, które nie mają szans na uzyskanie własnego mieszkania. Program w pełnym zakresie miałby ruszyć w 2017 roku. Głównym jego celem będzie poprawa dostępności mieszkań w poszczególnych segmentach i na lokalnych rynkach mieszkaniowych.
Zakłada on przede wszystkim wybudowanie tanich mieszkań na wynajem, co doprowadzi do zmniejszenia deficytu mieszkaniowego. Według szacunków Ministerstwa Budownictwa wynosił on 500 000 mieszkań, są to dane z końca 2015 roku. Obecnie w Polsce około 85% mieszkań to mieszkania własnościowe, zaś rynek najmu to jedynie około 4%. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wzorem wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, m.in. Niemiec, Danii, Szwecji, dąży do rozwoju tanich mieszkań na wynajem oraz mieszkań z dojściem do własności. W Krakowie odbędzie się dziś wyjazdowe posiedzenie zespołu do spraw przygotowania wizyty Ojca Świętego Franciszka i Światowych Dni Młodzieży. Mamy wielką nadzieję, że ci młodzi ludzie z całego świata, że nasi również tutaj kochani obywatele, których zapraszamy tutaj do Krakowa, będą mogli przeżywać wielkie, wspaniałe i niezapomniane chwile, ale przede wszystkim też jest to dzięki wielkiemu wysiłkowi Komitetu Organizacyjnego. Podkreśla minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premier Beaty Szydło i jednocześnie szefowa Rządowego Zespołu do Spraw Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Dziś w Krakowie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu. Również od dziś w stolicy Małopolski będzie stacjonował pełnomocnik rządu. Od poniedziałku pełnomocnik rządu do spraw Organizacji Światowych Dni Młodzieży, pan minister Paweł Majewski, będzie stacjonował w Krakowie i będzie do dyspozycji wszystkich tych, którzy będą chcieli z różnych form skorzystać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformuje dziś o zmianach w planie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży od czasu wydania w marcu pierwszych uwag do raportu wojewody małopolskiego. Według dokumentu lokalizacja uroczystości w Brzegach koło Wieliczki jest ryzykowna dla życia i zdrowia ludzi. Wskazano m.in. brak planu ewakuacji znajdującą się niedaleko ołtarza linię wysokiego napięcia. Józef Pilch, wojewoda małopolski, zapewnia, że Brzegi są już miejscem dobrze zabezpieczonym. Przygotowaliśmy pola miłosierdzi na Brzegach, że tam będzie również bezpiecznie. Te wąskie gardła ograniczamy ilość pielgrzymów, a więc będziemy już ich kierować na inne miejsca, gdzie będą mogli sobie pielgrzymi przebywać, więc staramy się i przypilnujemy, żeby na Brzegach było bardzo, bardzo bezpiecznie. Bezpiecznie będzie również w innych miastach. Mówimy również o zabezpieczeniach wszystkich pielgrzymów, którzy będą na terenie Sącza, Krakowa, Gdowa, Bochni i tam też będzie wszystko chronione. Mówimy również o zabezpieczeniu medycznym na dworcach kolejowych, na wszystkich tych instytucjach czy portach lotniczych. Tam też będą służby medyczne czekały. Z kolei jutro do Krakowa przybędzie Komisja Watykańska, która przygotowuje wizytę papieża Franciszka w Polsce. Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty Franciszek. Wczoraj na Światowe Dni Młodzieży podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich zapraszał metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. To się nam wszystkim przyda. Polsce te dni są potrzebne. Potrzebna nam jest jedność i solidarność, o której mówił arcybiskup Wasz. Solidarność, razem. Przy Ojcu Świętym. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. A teraz dobra wiadomość ze stolicy Wielkopolski. Figura z odbudowywanego pomnika wdzięczności w końcu przyjedzie do Poznania. Będzie ją można podziwiać 3 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po licznych perturbacjach i obstrukcji ze strony prezydenta Poznania figura Chrystusa wreszcie przyjedzie do Poznania. Na uroczystości i poświęcenia zaprosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. 3 czerwca będziemy też uczestnikami tej uroczystości poświęcenia samej figury, nie pomnika, bo pomnika jeszcze nie ma, ale poświęcenia figury Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie przy kościele
świętego Floriana. Uroczystości odbędą się na gruncie kościelnym, bo prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nie zgodził się na zorganizowanie tego wydarzenia na terenie miejskim. Figura Chrystusa do stolicy Wielkopolski przyjedzie już dziś. Powitać ją będzie można o godzinie 16:30 w parafii Świętego Krzyża. Główne uroczystości odbędą się jednak 3 czerwca, tłumaczy Zbigniew Czerwiński z Akademickiego Klubu Obywatelskiego. 3 czerwca będzie przywieziona ponownie figura Chrystusa z tego pomnika Najświętszego Serca do Poznania. Zostanie ona umieszczona tymczasowo przy kościele świętego Floriana na ulicy Kościelnej. Mamy nadzieję, że to jest wstęp do trwałej obecności tego pomnika w Poznaniu. Figura Chrystusa do Poznania miała przyjechać już rok temu. Statua miała być centralnym punktem wystawy Wdzięczni za niepodległość. W ostatniej jednak chwili władze miasta nie pozwoliły na postawienie figury, tłumacząc, że inicjatorzy wystawy nie przysłali potrzebnej dokumentacji. Podnoszono także kwestie bezpieczeństwa. Pomnik miał stać najpierw na podstawie betonowej, miała być postawiony cokół, a na cokole dopiero figura. Także pod względem bezpieczeństwa nie było żadnych zastrzeżeń. To są tylko takie wymówki, które mają odwlec w czasie, bądź po prostu skompromitować organizatorów. Mówi Bogdan Frajtak z Poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce. Ostatecznie zeszłoroczne uroczystości odbyły się, tyle że w ograniczonym zakresie. Było nabożeństwo, ale bez figury. Pan prezydent Jaśkowiak nie dotąd, z tego co wiem, nie wyraża zgody na powrót figury Chrystusa, wykorzystując pewne elementy, powiedziałbym tak, władzy, jaką ma prezydent i miasta. Tłumaczy przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności profesor Stanisław Mikołajczak. Pomnik Wdzięczności stał w Poznaniu przez 7 lat, od 1932 roku aż do wybuchu II wojny światowej. Zniszczyli go Niemcy po zajęciu stolicy Wielkopolski. Po zburzeniu pomnika Niemcy obalili figurę i za stalowej linię za szyję uwiązaną, wlekli figurę Chrystusa za czołgiem na śmietnik miejski. I tam kilka dni leżała, a potem ją przetopiono. O szczegółach dotyczących uroczystości powitania i poświęcenia figury Chrystusa można przeczytać na stronie internetowej ako.poznań.pl. Rosyjski Gazprom chce do końca 2017 roku uruchomić gazoport w Kaliningradzie. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał rozporządzenie o rozszerzeniu granic portu morskiego, aby mógł w nim stacjonować statek na skroplony gaz LNG. Dopiero w 2020 roku Gazprom ma oddać do eksploatacji instalację produkującą skroplony gaz. Rosja już jednak chwali się sukcesem i ogłasza kolejne etapy projektu. Port w Kaliningradzie będzie poszerzony o niewielką nadmorską działkę między miejscowościami Pionierski i Zielonograd. Inwestycja pozwoliłaby Rosjanom na zrezygnowanie z tranzytu gazu do swojej eksklawy przez Litwę. Niewykluczone, że rosyjski gazoport będzie służył Moskwie w celach politycznych. Rosyjskie media informowały, że surowiec do nowego gazoportu mógłby pochodzić z fabryki skroplonego gazu na Sachalinie na Dalekim Wschodzie. To oznaczałoby jednak ponoszenie przez Gazprom wysokich kosztów transportu. Terminal w Kaliningradzie w ciągu roku będzie mógł odebrać kilka miliardów metrów sześciennych gazu. Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2017 roku. W Wielkiej Brytanii trwa ostra dyskusja przed czerwcowym referendum. Brytyjczycy będą głosować nad opuszczeniem Unii Europejskiej. Mimo ostrzeżeń ekonomistów o bardzo poważnych konsekwencjach Brexitu, istnieje poważne ryzyko, że Londyn opuści wspólnotę. Wynik zaplanowanego na 23 czerwca referendum w sprawie Brexitu z dnia na dzień jest coraz bardziej niepewny. Ekonomiści z London School of Economics and Political Science przestudiowali możliwe scenariusze rozwoju relacji gospodarczych i ich wpływ na brytyjską gospodarkę. W optymistycznym scenariuszu Wielka Brytania utrzyma bliskie relacje handlowe z resztą Europy, na wzór norweski. W pesymistycznym scenariuszu Wielkiej Brytanii nie uda się wynegocjować umowy handlowej z Unią Europejską i prowadzić będzie handel z państwami z kontynentu na zasadach określonych przez Światową Organizację Handlu. Zarówno w optymistycznym, jak i pesymistycznym scenariuszu koszty zmniejszonego handlu przeważą korzyści wypływające z redukcji brytyjskiej składki do unijnego budżetu. Autorzy raportu podkreślają, że należy spodziewać się także dodatkowych kosztów związanych z niestabilnością w pierwszych latach po ewentualnym Brexicie.
Zaniepokojone ewentualnym wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty są instytucje oraz państwa europejskie. Moim zdaniem Brexit jest oczywiście ogromnym ryzykiem. Obecnie jest to największe zagrożenie dla naszej gospodarki, głównie dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Oczywiście jestem zaniepokojony także skutkami dla Europy, zwłaszcza w strefie euro. Jestem także zaniepokojony efektem politycznym. Tymczasem brytyjscy eurosceptycy nasilają kampanię zachęcającą wyborców do oddania głosów za wyjściem z Unii Europejskiej. W ostatnim spocie zarzucają premierowi Davidowi Cameronowi błędną politykę wobec Turcji, która doprowadzi do masowego napływu migrantów z tego kraju. Chcę otworzyć drogę z Ankary do Brukseli. Wydajemy 2 miliony funtów na akcesję Macedonii, Serbii, Albanii i Turcji. Nie możesz zaufać Davidowi Cameronowi w sprawie Turcji. David Cameron bardzo nerwowo zareagował na kampanię eurosceptyków, przypominając, że wniosek o członkowstwo Ankara złożyła już w 1987 roku. Ironicznie dodając, że przy obecnym tempie przygotowań byłaby zdolna przystąpić do Unii około 2000 roku. Na te słowa ostro zareagowały władze tureckie, nazywając je zawstydzającymi. I to już wszystkie wiadomości w południowym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. I życzę Państwu przyjemnego poniedziałku. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś pogodnie jedynie na północy kontynentu. Na pozostałym obszarze sporo chmur, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Od 17 stopni Celsjusza w Londynie do 30 w Bukareszcie. I przechodzimy do mapy naszego kraju. Przed południem w południowych i w zachodnich regionach sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Pogodnie jedynie w pasie od Mazur przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Po południu bez zmian, przeważnie około 27-29 stopni Celsjusza. Chłodniej w Małopolsce i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 24-26 stopni. Powieje słaby i umiarkowany, a w czasie burz silny i porywisty wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1008 hektopaskali. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.